Jest niepotrzebny. No dobrze, niech będę opraty, ale tutaj jeszcze nie zostałam, tak więc nie wiem, w czym jest problem. Chodzi o to, że tutaj nie wchodzimy, to jest przestrzeń zamknięta, wyłącznie dla fotoreporterów. A tutaj... Tylko fotoreporterzy, nikt więcej, no, okay, to rozumiem, rozumiem. Mikrofony, nie wiem. Kamery i transmisja dobrze, jest. Dobrze, dobrze, wszystko rozumiem, rozumiem, tam są kamery. Musi pani stąd wyjść. A tam są kamery. Ale musi pani stąd wyjść. Ale tam są kamery. No tak, ale to jak mówię, to są... No to ja sobie stanę po stronie kamer, tu gdzie wszyscy kamerują. Tak jakby zgadza się nie, sytuacja. Nie, nie, nie. Prosimy tu, poza ten krąg. A dlaczego jedni mogą tutaj zostać? Z kamerami nie wchodzimy. Także a dlaczego nie ci panowie są z kamerami? No bo ewidentnie, wie pan co, widzę kamery. No nie chcę zwracać naprawdę uwagi, ale ewidentnie widzę kamery. Dlaczego jednych dziennikarzy wyganiacie, a drugich nie? Tak, masz tutaj pani z naszym, starszy pan na pierwszym przejściu. A panowie, z jakiej stacji jesteście? Jestem z Silesii 24. Jeszcze raz? Silesii 24. Silesii 24. No to widzieliście panowie, no jednych wyganiają, jednych nie. No macie kamerę, a nie było tylko foto. Szanowni Państwo, witam niezwykle serdecznie w Bytomiu, w mieście, które obchodzi w przyszłym roku 770 urodziny. Witam serdecznie Państwa, gości i główny gość, pan premier, przewodniczący roku. Proszę wyjść. To przejdź do pań. Kobieto, Zapraszam do tyłu, przepraszam, do tyłu. Ale ja tyłem nie chodzę, proszę pana. Dobrze, ja tyłem nie chodzę. Nie, proszę mi zrobić trochę miejsca, żebym mogła się obrócić. Proszę mi zrobić trochę miejsca, żebym się mogła obrócić. Proszę mnie nie popychać przede wszystkim i zrobić mi trochę miejsca. Bardzo proszę się przesunąć. Dziękuję bardzo. Zostań, ja pójdę po pan. Czyli to jest konieczne. Pani doprowadzi. Będzie mnie pan popychał teczką. Pana ten bardzo miły dar. Jako Gdańszczanin bardzo się cieszę, że... Tylko wy dla Gdańska, ale też Lew dla Bytomia jest takim symbolicznym patronem. Chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że jesteście. Też tu się któryś raz w Polsce, kiedy wchodzę, jestem przygotowany, wiem, że sporo ludzi angażowało swoje przyjście, a później wchodzę na salę i po prostu otwieram gębę ze zdziwienia, że jest nas aż tylu. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Czuję się obrazem Kuby Obłockiej. Ja bardzo panu prezydentowi i Bytomiowi bardzo serdecznie podziękować też za to, że udaje nam się utrzymać formułę spotkań nie tylko bardzo licznych, ale też otwartych. I zdaję sobie sprawę, przecież nie jestem tutaj od wczoraj. Zdaję sobie sprawę, ile emocji, ile różnych opinii, ile różnych doświadczeń składa się na nasz zbiorowy los. Tak samo jest tutaj na Proszę, żeby to był, mam nadzieję, że pan sobie zdaje sprawę z tego, że pan przeszkadza w pracy dziennikarza. Węgla, bo jestem że posiadam legitymację. Proszę pana, zajmę odpowiednie miejsce, tak jak inni dziennikarze. Węgla, organizator, tak? 30 czy 40 lat temu. Wskazał, że pan sobie regulaminie, tak?
A on może odsyłać, kto jest tutaj, kogo nie ma. A czyli może sobie wybierać osobę, która była w Muszę pani teraz nie nagrywać, jak rozmawiamy, czy myślę? Muszę nagrywać, bo jestem w pracy, muszę. Nie będziemy z panią dyskutować, bardzo proszę o opuszczenie. A jaki jest powód opuszczenia? Wskazanie organizatora. Wskazanie organizatora, ale jaki powód jest? Organizator, my jesteśmy pracownikami. Jestem dziennikarzem, wie pan, zdaje pan sobie sprawę, że jestem w pracy i wykonuję pracę dziennikarską, interwencję dziennikarską, właśnie wchodzę w tryb dziennikarski. Tak więc bardzo przepraszam, ale jeśli panowie tak powiedzą, to proszę wezwać policję na miejsce, bo przeszkadzacie mi w pracy. No to podejdźmy na bramę i wezwiemy policję. No to dobrze, no to ja bardzo poproszę. Zapraszam panią. Pani też dobrze robi, pani się życzy. Proszę na hol, przejść. Panowie, robicie naprawdę coś niefajnego. Jeśli gdzieś tam na horyzoncie, ale nie za wczesnym popołudniem zbyt pomimo... Panie Tusk, pan tylko prawdę powie, jak się pan pomyli! Bo co? Wstyd i hańba! Dobrze mówisz. Wstyd i hańba! Wstyd! Dziennikarze wyprowadzają! Niezależnego!